Cześć, Krystyna, i dzisiaj o bardzo poważnym temacie samobójstw w Polsce. Od 2003 roku co roku 10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Święto to ma na celu zwiększanie świadomości społecznej odnośnie samobójstw, a także okazywanie wsparcia psychicznego i psychologicznego osobom, u których pojawiają się myśli samobójcze. Jest to też próba zwrócenia uwagi na to, że samobójstwa są najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci, którym można zapobiec. W Polsce statystyki odnośnie samobójstw prowadzi Komenda Główna Policji. I statystyki z 2019 roku są niepokojące. W 2019 roku odbyło się 11 961 prób samobójstwa. Natomiast dokonano 5255 samobójstw, z czego 4497 mężczyzn i 756 kobiet. Grupą wiekową, która najczęściej popełniała samobójstwa w 2019 roku, były osoby między 60 a 64 rokiem życia i było takich osób 533. Niewiele mniej, bo 520 osób było w grupie wiekowej między 35 a 39 lat, natomiast 474 osoby w grupie wiekowej 30-34 lata. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące, to to, że życie próbowało odebrać sobie 46 dzieci w wieku 7-12 lat i czwórce się to niestety udało. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, to takich prób było 905, natomiast 94 zakończyły się samobójstwem. Najwięcej samobójstw popełnionych jest w domu czy mieszkaniu, ale też w pomieszczeniach gospodarczych. Najwięcej osób odebrało sobie życie poprzez powieszenie się. Te statystyki są przerażające. W większości przypadków nie jest możliwe ustalenie przyczyny dokonania samobójstwa, natomiast jeżeli uda się już tą przyczynę wskazać, to najczęściej mówi się o chorobie lub zaburzeniu psychicznym, ale też jako przyczynę wymienia się nieporozumienia rodzinne lub przemoc w rodzinie. I tak pokrótce prezentują się te przykre statystyki. Po więcej statystyk zachęcam do zajrzenia na stronę główną Komendy Policji. Samobójstwo jest niezwykle trudnym tematem, ale nie można o nim nie mówić wcale, ponieważ próby, czy te udane, czy też nie, dotyczą tak naprawdę tysięcy Polaków i ich rodzin. Trzeba też zauważyć, że samobójstwa nie są dokonywane spontanicznie, a po długim procesie przemyślenia wszystkiego przez taką osobę, która boryka się z myślami samobójczymi. Jest zapewne bardzo wiele powodów, które nakładają się na to, że ta osoba w końcu podejmuje taką decyzję, decyzję o odebraniu sobie życia. I podejrzewam, że jest naprawdę wiele czynników, które w ostateczności popychają taką osobę do dokonania tego czynu. Mogą się na tą decyzję nałożyć różne czynniki, od choroby fizycznej, długotrwałej, poprzez chorobę psychiczną, ale też na przykład życie w ciągłej frustracji, próba spełnienia czyichś wygórowanych oczekiwań względem tej osoby, czy też na przykład trudne warunki, czy to mieszkaniowe, czy finansowe, ale też na przykład bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia, czy też poczucie, że jest się niezrozumianym przez otoczenie, że jest się osamotnionym, że nie ma się do kogo zwrócić. Też takie poczucie bezsilności, beznadziejności, bezradności i tak naprawdę nie ułatwia sprawy fakt, że nadal w naszym społeczeństwie pokutuje pewien mit, o którym zresztą już mówiłam jakiś czas temu, że tak naprawdę do psychologa czy psychiatry chodzą tylko wariaci, a przecież powinno być to naturalne, że jeżeli nie możemy sobie czegoś poukładać w głowie czy z czymś sobie poradzić, to udajemy się do specjalisty. Nikt się nie dziwi, jeżeli na przykład złamiemy nogę albo mamy grypę, że idziemy do lekarza, który nam w tym pomaga. Więc również powinniśmy w ten sam sposób, co o swoje zdrowie fizyczne, dbać o swoje zdrowie psychiczne, a jest to możliwe głównie dzięki temu, że udamy się do specjalisty w tym zakresie. Bardzo znaczna część osób, u których pojawiają się myśli samobójcze, wysyła pewne sygnały ostrzegawcze w stosunku do swojego otoczenia. I mogą to być
na przykład zachowania dotyczące dowiadywania się o sposobach śmierci, bycie zafascynowanym śmiercią, szukanie różnych metod samobójstwa, na przykład gromadzenie leków, czy też gromadzenie potrzebnych narzędzi, które później mają posłużyć właśnie do samobójstwa. Innymi słowy, osoby, które mają myśli samobójcze, mogą szukać różnych metod, żeby się zabić. Czasami osoba, która ma myśli samobójcze, może nie mówić tego wprost, ale czasami zdarza się, że na przykład mówi: beze mnie byłoby wam lepiej na tym świecie, ja i tak nie dożyję przyszłej soboty, to już i tak później nie będzie miało znaczenia, jestem dla was ciężarem, żyłoby się wam beze mnie lepiej. Mówi: ja to się zabiję, albo ja to się powieszę. Czyli tak naprawdę osoby, które mają myśli samobójcze, często informują swoje otoczenie o swoich zamiarach. To, co jeszcze nas powinno zaniepokoić, to na przykład próba załatwienia i zakończenia pewnych spraw przez daną osobę. To znaczy, jeżeli osoba nagle oddaje wszystko, co kiedykolwiek od kogokolwiek pożyczyła, spisuje testament, płaci zaległe rachunki, nie wiem, kupuje sobie miejsce na cmentarzu, odwiedza nagle pewne osoby, z którymi rzadko utrzymywała kontakt, a te wizyty mają taki charakter, jakby ta osoba się żegnała. Z drugiej strony często też osoby, które planują się zabić, wycofują się z kontaktów społecznych, zamykają się w domu, nie chcą uczestniczyć w życiu społecznym. Często takie osoby mają poczucie, że są beznadziejne, bezwartościowe, że innym naprawdę byłoby lepiej bez nich, że są ciężarem dla innych. Mają też takie wrażenie, że nikt nie zauważyłby ich nieobecności. Często osoby, które mają myśli samobójcze, mają przez bardzo długi czas obniżone samopoczucie albo ich nastrój jest bardzo zmienny. Osoby z myślami samobójczymi często jako jedyne wyjście ze swoich problemów i załatwienia tych problemów i ich rozwiązania widzą jedyną drogę – popełnienie samobójstwa. Jeśli więc ktoś z Twojego otoczenia wykazuje sporą ilość zachowań takich ostrzegawczych i niepokoi Cię to, to może zaproponuj takiej osobie rozmowę, bo często nawet taka rozmowa, która będzie szczera, nieoceniająca, a wspierająca, dodająca otuchy, może takiej osobie bardzo, bardzo pomóc. Czasem już samo okazanie wsparcia i zainteresowania, a także możliwość wygadania się, wyrzucenia z siebie pewnych emocji, pewnych przemyśleń, może być dla takiej osoby bardzo pomocne. To, co można zrobić jeszcze podczas tej rozmowy, to na przykład polecić jakiegoś psychologa czy psychiatrę, który mógłby pomóc tej osobie. Samobójstwo jest naprawdę bardzo trudnym tematem. I jeżeli kogoś dotykają myśli samobójcze, to raczej nie jest to spowodowane czymś błahym, tylko ta osoba pewnie zmaga się z czymś bardzo dla niej ciężkim, więc nie możemy tego bagatelizować, nie możemy tego ignorować. Trzeba mieć oczy tak naprawdę otwarte, żeby móc pomóc takiej osobie. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik albo okazał się dla Ciebie przydatny, to staw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!